Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, aka pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na prawdopodobnie ostatnią sesję Zagrajmy w Team Buddies. Poprzednim razem mieliśmy styczność z Oriental Peaks, czyli innymi słowy światem orientalnym, gdzie żeśmy mieli tutaj konfrontację z Mad Maxem, czyli między innymi tym bossem, który zsyłał na nas te roboty. Oraz udało nam się zaliczyć, nie zdobyć, a zaliczyć 5. świat, czyli Chilling Fields. Jest to świat zimowy, jak widzicie mamy tutaj iglo, no i były tutaj misje chociażby takie jak te z pingwinami, czy z eskortowaniem, że tak powiem, doktora. No i tyle w sumie, nic szczególnego się później nie wydarzyło i... Oj, nie w tą stronę poleciałem, bo R1 to ja się cofam, L1 muszę lecieć do przodu. Więc lećmy sobie do naszego 7. i zarazem ostatniego świata, jeżeli chodzi o fabułę, bo mówimy tutaj jakby o konfrontacji z Buddies, ponieważ po tym świecie coś ciekawego się wydarzy, ale nie będę już przedłużał, zaczynamy. Dobra, dałem się tutaj trochę większy się tutaj zrobiłem. O, dobra, zrobiłem się tutaj trochę większy, dlatego że ostatnimi czasy oglądając poprzednie sesje jakie nagrywałem, zauważyłem, że byłem dosyć mały na kamerce i niektórym to może przeszkadzać, dlatego postanowiłem się troszeczkę powiększyć. Nagrywam to dla ciekawskich, 29 czerwca, jestem od razu po robocie, jak widzicie w ogóle fryz fajny i tak dalej, bo byłem jeszcze przy okazji u fryzjera, znaczy fryzjera domowego oczywiście. No i jestem, że tak powiem, po moim takim 4-dniowym urlopie, więc jak będzie tutaj jedna z misji, która będzie trochę dłuższa, chyba to będzie ta, czyli Temple Tantrum, to troszeczkę sobie na ten temat porozmawiamy. A zatem Rubble Jungle, czyli świat numer 7, Fumble in the Jungle. Zaczynamy nasz pierwszy poziom, naszą pierwszą misję w świecie numer 7. Oczywiście, że tak. Jest to misja, w której to po prostu musimy unicestwić wszystkich za pomocą tego oto samolociku. Tak więc będziemy musieli ogarnąć sobie mały patent. W sensie ja już sobie ćwiczyłem wczoraj tę misję i ogarnąłem sobie patent, który pozwoli mi wygrać, a przynajmniej tak mi się wydaje, że pozwoli mi wygrać, ponieważ kiedy ćwiczyłem sobie wczoraj, to udało mi się to uczynić, aczkolwiek mogą wyjść różne komplikacje, które spowodują, że nie uda mi się oczywiście tego ogarnąć, ale liczę na to, że się uda, tak czy siak. Tak więc na początku zróbmy sobie cyborga, ponieważ cyborg będzie nam bardzo tutaj potrzebny. I grajmy cyborgiem. No, ponieważ cyborg nam tutaj co nieco pomoże dostać się do pewnej sekwencji. Więc lecimy z koksem. Oh yeah. O tak. No może nie do końca o to chodziło, ale wydawało mi się, że o to mi chodziło. Nie no, miejmy nadzieję, że uda mi się to za pierwszym razem zrobić. Bardzo bym chciał. Dobra, przy okazji sobie troszeczkę wyleczymy. Okej. Dobrze, dobrze, o to chodziło, o to chodziło. I teraz lecimy w tę stronę, dokładnie tak. Wow, tutaj już widzę, że jakiś żółty zginął. Bardzo dobrze. Oh yeah! Dobra, lecimy szybko, 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 szybko. Stąd spadamy, ewakuujemy się. Nie ma to tamto. I lecimy teraz na pomarańczowych. Dobrze, dobrze fest. Pomarańczowych atakujemy. Nie śpimy, nie śpimy. Jeden zginął, widziałem. Bardzo dobrze. Teraz niech kolejny zginie. Dobrze. Kolejny zginął. Chyba ostatni został. Jest, ostatni. Widzę, że tam spyla. My za nim polecimy zaraz. Jak widzicie, zresztą już lecimy nawet. Dobra. Pomarańczowy zginął, czyli wygląda na to, że to już wszyscy pomarańczowi zginęli. Bardzo dobrze, bardzo dobrą taktykę żeśmy ogarnęli. Teraz na żółtych. Teraz na żółtych. I unicestwimy ich wszystkich. może nawet to działko nam się uda unicestwić też. Jak zresztą widzimy. O! Padł. Dawaj, 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 żółty, żółty, żółty. Tak jest, zaraz giniesz, gościu. Okej. I tu nam ostatni żółty został. Nie możemy za blisko podchodzić, bo to się źle skończy. Oj, już ich trzech jest. Kurde. Ale na złość mi zrobili teraz. Frajerzy jedni. Dobrze, ostatni został, ostatni chyba. Jaki frojur! Uniu! Nie uda ci się. Nie na moje warcie. A i udało mu się, kurde. Dwóch jest ich teraz, znowu. Dobra, jeden został, jeden. Ooo, kurde. Fuck. No to teraz muszę sobie broń zrobić. Ja myślałem, że ich kurde pocisnę z samolocika. Ale jednak nie. Jednak gra musiała mi na złość zrobić. Oczywiście, że tak. Szkoda tylko, że nie mam żadnych tych broni. Jakbym miał się tutaj obronić, no nie? No więc tą misję chyba mam już przegraną, jak nic. Przynajmniej tak mi się wydaje. Mógłbym stąd oczywiście coś ogarnąć, ale... Chyba, że to tylko jeden został. To wtedy będzie jeszcze lepiej, bo wtedy tylko z jednym będę się tłukł. Ale on, znając życie, już zrobił sobie dwóch pozostałych, kurde, pomagierów. Tak więc wiecie co? Zróbmy tak, ja teraz zrobię cięcie. Ja zrobię cięcie i sobie ogarnę to na spokojnie. O, tu się kampi, kurde, frajer. Widzicie? Stoi, kurde, jak słup soli. Zobaczymy, czy tylko ten został. Lol, tylko ten. No dobra, no to skoro on tak chce się bawić, to ja nie widzę problemu. Poczekaj, gościu, ja tu zaraz cię dojadę. W ogóle śmieszne są tutaj te małpki, co tak tutaj, kurde, człapią. Śmieszne są, nie powiem, że nie. Dobra, a teraz serio, robimy sobie, kurde, broń i lecimy zarżnąć tego żółtka. Dobrze! Pociśnięty został koleś. Woo! We won, you losers. Yeah! Dobrze! Ale został pociśnięty po 11 minutach. Dobra, powiem wam szczerze, tą misyjkę mamy zaliczoną, chociaż to jest jedna z trudniejszych misji, ale udało mi się ją w miarę fajnym sposobem ogarnąć. Oczywiście jest srebrny medal, byłby złoty, gdyby nie fakt, że mi zniszczyli samolocik. No ale cóż poradzę. I teraz mamy dwie misje, mamy Infamble Cannibals oraz Temple Tantrum. Temple Tantrum zostawimy sobie na sam koniec. To jest jedna z trudniejszych misji, którą wczoraj robiłem. I powiem szczerze tak, nie udało mi się jej w ogóle przejść. Więc może być ciekawie, bo to jest jednak misja, która zajmie mi trochę czasu, więc będę mógł sobie przy okazji pogadać o tym, co się przy okazji teraz u mnie działo przez te 4 dni. Tak więc, no co? Dobra, lecimy z koksem w takim razie. To jest misyjka, którą... Znaczy, którą? To jest misja, w której będziemy musieli zniszczyć 6 skrzynek pancernych. Powtarzam, 6 skrzynek pancernych, ponieważ tam są... zakładnicy, których musimy eskortować do naszej bazy. No i oczywiście standardowo pokonać i unicestwić wszystkich, innymi słowy. Tak więc to będzie misja, która mi trochę czasu zajmie, dlatego że ja będę ją trochę robił powoli, ponieważ jak zauważyłem wczoraj, raszowanie tej misji powoduje po prostu jeden i ten sam efekt, czyli innymi słowy, że i tak czy siak będę musiał powtarzać. Ale mi się język plącze, kurde, 4 dni tylko nie nagrywałem, a już mi się, kurde, język plącze. Masakra. Oczywiście też tutaj są przeszkadzajki w postaci właśnie tych lwów zasranych, które nas atakują. I ja zaraz sobie tutaj poradzę z tym lwem. Pogonię go stąd zaraz. Won mi stąd. I oczywiście gramy medykiem. Medykiem, który jest w stanie sobie sam się leczyć. Co jest oczywiście cool. I mi się to podoba. Oh yeah. Oczywiście też musimy uważać na pomarańczowych i na żółtych, dlatego że oni będą się tutaj czaili obok naszej bazy. Więc radzę po prostu uważać na nich i co jakiś czas ich atakować, dlatego że... No będzie ciekawie, jeżeli nie będziemy atakować. Po prostu... No dupa będzie zbita. O. I kolejny tutaj widzę, że... przyleciał. Won mi stąd. O, i już przyleciał pomarańczowy cyborg. Elegancko, zaraz się tobą zajmiemy, gościu. No, albo ty mną się zajmiesz w tym wypadku. Dlatego mówię, jest to misja, która jest bardzo upierdliwa, jak sami zresztą widzicie, więc przygotujcie się na to, że dużo razy będę robił cięcia, bo jest naprawdę z jakiego powodu robić te cięcia. Dobra, runda druga, moi drodzy. Teraz myślę, że zrobimy sobie trochę inną taktykę i od razu po prostu zacznę te działka atakować. Sobie ostatnio też tak robiłem, ale będę po prostu sobie czekał, aż ktoś z pomarańczowych lub żółtych tutaj przylezie. Wolałbym najpierw pomarańczowych unicestwić, dlatego że oni są bliżej mnie. Żółci jednak trochę dalej mają do mnie. O nie! No nie! O tak! Won mi stąd, kurde, lwie jeden zasrany, ty! No te lwy są naprawdę bardzo, uwierzcie mi, irytujące. Ale spokojnie. Za niedługo zobaczycie, jakie one potrafią być. O, i już tu widzę, że jeden pomarańczowy odważny przyleciał do mnie. No i elegancko, kurde. O, kolejny tu jeszcze teraz żółty z tym przylecieli. A, i od razu, kurde, padli. O, tu, o kurde, nie ma tak dobrze. Co ty, kurde, złodzieju, ty jeden. O ty, kurde, złodzieje, złodziejaszku, ty. O, no tu. No, patrzcie, kurde, ile ich tu przylazło do mnie. Masakra, kurde. Nie macie co z życiem robić, głąby? Nie szkoda wam waszego życia? Już tutaj w pierdziel dostaniecie, bardzo łatwy, łatwiutki. O, tu kolejny żółtek się już, kurde, kręci. Ja pierdzielę. Okej. Jestem z powrotem. Teraz atakujemy ponownie. Dobra, zróbmy coś takiego, może najpierw drzewka zaatakujmy, ponieważ tutaj są te. O! Jest i kurde tarcza, teraz to pojedziemy jak po bandzie, normalnie. O kurde, ty, ammo nie mam, najgorzej. Szybko po ammo. No i elegancko, kurde, kolejny pomarańczowy padł. Dobra. Tutaj dużo jest tych nagrobków, ale wiadomo, to tylko i wyłącznie z ich winy, dlatego że oni, kurde, przyłażą do mojej bazy. Czyli tak naprawdę sami się wystawiają na ten, na atak. No tak też może być, no ja tam jakby mówię, nie kwestionuję ich decyzji. Jeżeli chcą być atakowani non stop przeze mnie, no to niech tak robią. Ja za ten czas sobie troszeczkę doładuję, kurde, amunicji, bo przyda się. Kurde, coś mi się wydaje, że ten let's play będzie, kurde, full zdemonetyzowany. I nie dlatego, że jest soundtrack, tylko dlatego, że używam tych, wiecie, określeń pokroju żółty i tak dalej, nie? Chociaż mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że YouTube nie jest aż taki, kurde, zły na mnie. W sensie, że ogólnie YouTube nie jest aż taki zły, to chciałem powiedzieć. Bo trochę byłaby lipa. Szczególnie, że no kurde, to jest gierka taka bardzo wojenna, jak sami zresztą widzicie, tutaj jest wojna, tylko że zrobiona w bardzo kreskówkowym stylu. To jest właśnie taka, kurczę, to jest, myślę, że dobrym przykładem, tak jakbyśmy mieli porównywać to do kreskówek, byli na przykład Władcy Much, gdzie, chociaż nie, Władcy Much nie, była jakaś kreskówka taka, która wyglądała jak bajka dla dzieci, albo kreskówka dla dzieci, ale miała właśnie w sumie w sobie dużo przemocy, kurczę pieczona, ale nie pamiętam za cholerę o co chodziło, co to była za kreskówka, bo na pewno to nie byli Władcy Much, na pewno nie. Tutaj trochę bym odleciał z przykładem, jakbym dał taki przykład. Dobra, jedno działko padło, te działka też są w ogóle tak wnerwiające, one tak uprzykrzają życie, że to jest naprawdę... Nie zdajecie sobie nawet z tego sprawy, jakie to może być upierdliwe bardzo często. Dlatego mówię, jeżeli będziecie chcieli się zabrać za Team Buddies, czy to w ogóle let's play, czy to za jakiekolwiek granie, to polecam wam pooglądanie sobie jakichś zagranicznych let's play, albo po prostu nawet, jeżeli chcecie oczywiście, to już od was zależy. Ja oczywiście nikogo nie zmuszam. Możecie również obczaić i mój let's play, tak w dokładnej dokładności. Żeby po prostu żeby mniej więcej ogarnąć jak co się robi, bo wiecie, to nie jest też sztuka, żeby rzucić się na głęboką wodę, to jest naprawdę bardzo trudna gra. I uwierzcie mi, robienie tej gry bez jakiegokolwiek przygotowania lub ewentualnie robienie tej gry bez jakiejkolwiek wiedzy na jej temat, no może niektórym uprzykrzyć życie. Ja co prawda mówię, ja super nie ćwiczyłem, ja praktycznie w ogóle nie ćwiczyłem przed tą grą, to jest w ogóle takie moje ślepe podejście do tej gry. Tak więc, no mogę z ręką na sercu powiedzieć, że ja się wpakowałem w niezłe bagno, ale wiecie, ja jestem też przy okazji strasznie zawzięty, a wiem, że niektórzy mogą nie być aż tak zawzięci i po prostu mogą się łatwo poddać, no nie? Bo wiadomo, no nie każdy jakby chce być ciągle kopany przez grę. Ja już jestem do tego, można by powiedzieć, że w pewnym stopniu przyzwyczajony, bo ja już jednak tyle tych tytułów ograłem na kanale, i trudnych, nietrudnych, że na mnie to jakiegoś wielkiego wrażenia nie robi. Dobra, tam działko będzie płonąć sobie. Muszę po prostu te wszystkie działka poatakować, dlatego że wiem, że one będą mi uprzykrzać życie. I te lwy też przy okazji. Spadaj lwie, kurde, zasrany ty. No po prostu nienawidzę ich, tych lwów. Dobra, może bym teraz spróbował polecić do przodu. Bo tu już widzę, że nikogo nie ma. Absolutnie nikogo nie ma. Okej, teren czysty mamy. Dobra, teraz trzeba się tego działka pozbyć. Jak my to zrobimy, to ja nie mam zielonego pojęcia. Dobra, lekko podpaliłem, ale wiecie co? Zrobimy coś takiego, że ja będę co jakiś czas po prostu wracał, bo też chcę, żeby mój buddies się, jakby to można powiedzieć, wyleczył trochę. Dobra, przy okazji sobie amunicję podładujemy, oczywiście, że tak. Mamy 85 zdrowia, to jest i tak maksymalne zdrowie, więc już więcej nie potrzebujemy. I lecimy, kurde, raz jeszcze działka atakować. Na szczęście działka nie mogą się regenerować, dlatego ja sobie teraz tutaj stanę, poczekam aż mi się na spokojnie mój buddies wyleczy. Tak do maksymalnego 85 i zaraz na nowo będziemy atakować. To myślę, że to jest dobra taktyka. No i dobra, mamy maksymalnie, dlatego teraz lecimy z koksem. O, i co jakiś czas, mówię, będziemy musieli się tak cofać. Dokładnie tak, teraz poczekamy znowu. I lecimy raz jeszcze. Okej, jedziemy z koksem. Dobra, jest! W końcu padło to działko zasrane. I teraz możemy homing turpetem, sorry, nie turpetem, tylko turretem, atakować te skrzynki. Oh yeah! Mamy zakładników. Dwóch. I elegancko. Dobra, i teraz chodźcie za mną, ziomki. Jedziemy z koksem. Teraz nie dajmy się tylko zaatakować, ponieważ będzie nas czekała wielka męka. A najgorsze jest to, że tam podobne działko również będzie na nas czekać, tak więc musimy na to uważać. Szybko, szybciutko. Dobra, teraz idziemy. Wow, szybko, 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 szybko. Szybko. Go, 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 go. Ej, tutaj. Dobra, teraz tych dwóch trzeba. Chodźcie. Tu. Jeden po drugim. Po kolei. Chodźcie tutaj. Dokładnie tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu. Do tego tutaj zakładnika. Elegancko. Dobra, 3-6. Teraz jeszcze tylko połowa. Więc lecimy teraz do bazy pomarańczowych, ponieważ... Znaczy, żółtych, ponieważ tam będą na nas czekać. No jak widzicie, ta misja nie należy do najprostszych, kurcze pieczone. Więc mam nadzieję, że nikt tak nie pomyślał przez chwilę, że kurde to będzie jedna z prostszych misji. Bo teraz nas same trudne czekają. No i już widzimy, na samym starcie jesteśmy atakowani. Tak więc trzeba szybko się wrócić i się wyleczyć. I raz jeszcze lecimy na to działko zaraz. Dobra, prawie mamy max. I lecimy jeszcze raz, działko. Padło, yeah, dobrze. Teraz się na spokojnie ja tutaj wyleczę, a my niszczymy kolejne tutaj boksy. Okej. Nie podchodź do tej skrzynki, proszę cię. Kurde, jeszcze nie. Teraz. Dobra, chłopaki. Ogarniamy jeszcze raz temat. Idziemy w dół. Szybko, szybko. Zaraz zostaniecie tutaj zeskortowani. Więc będzie elegancja Francja. Tylko musimy powolutku lecieć do bazy. Ok? Słuchajcie się mnie teraz, dobra? Chłopaki, idziemy. Chłopaki. Dobrze? Chłopaki. Dobra, lecimy. Uwaga. Ja się będę dla was poświęcał. Idziemy, szybko, szybko, szybko. Go, 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 go. Szybko, szybciutko. Do bazy, do bazy, do bazy, do bazy. Tam jeden zniknął. Tutaj, dokładnie tak. I lecimy teraz po tego ostatniego. Szybko, szybko, szybko. Zdążymy. Szybko, chodź, chodź, chodź. Zostałeś, ty. Chodź, szybko, szybko, szybko. O! Malutko HP masz. Szybko. Dobrze. Nice. Dojdziesz. Dojdziesz. Yes! Woo! They weren't a very stiff opposition though, were they? Jezus Maria, kolejna trudna misja. Mówiłem, że świat siódmy będzie dawał mi w kości, jak nic, kurde. Ale się udało, to jest najważniejsze, że się udało, kurde. Za pierwszym razem w sumie. No, za pierwszym razem się udało. Tak? Za pierwszym? Chyba tak, nie wiem, kurde. Aż się zakręciłem, powiem wam szczerze. Dobra, no to co? Temple Tantrum. To będzie długa misja z tego co wiem, ponieważ to jest ostatnia i zarazem długa misja, która na nas będzie tutaj czekać. I co my tutaj będziemy musieli zrobić? Aha, czyli będziemy musieli po prostu chyba wyeliminować wszystkich. Co do joty. O Jezus Maria. O Jezusie. Najgorzej. Mamy 5 minut tylko na to, kurde. Znaczy w 6 w sumie. Dobra, może nie będzie aż tak źle. Mamy tutaj żółtych, pomarańczowych i zielonych. O kurde. To dowalili teraz z tą misją. Oj, to teraz dowalili z tą misją. Jak nic. No dobra, ale w międzyczasie to mogę wam poopowiadać, co ciekawego robiłem przez te 4 dni. Generalnie byłem na urlopiku. Byłem się spotkać z Justyną. Generalnie. No i co? I sobie tak spędzaliśmy czas. Na totalnym chillku. Bez żadnego, kurde, tutaj spinania się. Byliśmy się nawet z Pixelem spotkać. Pograliśmy nawet trochę w Team Buddies. Pokazałem im, na czym ta gierka polega. No i generalnie zadowoleni byli. Kurde, z tego co wiem, gierka im się spodobała. Więc może, kto wie, w Bydgoszczy sobie pogramy trochę w tę gierkę. Kto wie, kto wie. No i tak jak widzicie, przed chwilą właśnie zginąłem. Tak więc, reasumując, moje 4 dni wyglądały właśnie tak, że byłem z Justyną i Pixelem. W sumie żeśmy się spotkali we trójkę. No i co? No i graliśmy sobie właśnie w Team Buddies, spodobała im się ta gierka i kto wie, być może w Bydgoszczy nawet sobie pykniemy w tę gierkę, kto wie, kto wie. No myślę, że byłoby dosyć to ciekawe, nie powiem, że nie. A teraz skupmy się i jedziemy z koksem, kurde. Bo naprawdę tutaj trzeba będzie spiąć poślady. Dobra, ci padli. Żółci padli, więc całe szczęście. Teraz zielonych trzeba tutaj, kurde, trochę przykaraskać, przygrillować. Dobra, teraz 2 zielonych padło na całe szczęście. O, już widzę, że ci to mają, kurde, Supermana. Super Buddies, kurde. Ty, czy ja im w ogóle zabiłem tego Super Buddy? No to wygląda, kurde, bo nie ma go. Chyba, że spylił gdzieś. Tak jak ten żółty teraz tam. O, ci mają z kolei też, kurde, pomarańczowi. O, padł już. Bardzo szybko padł. Bardzo dobrze. Następny padł. Nie no, oni chyba ze mną szans nie będą mieli, jak ja będę miał tą broń. Nie ma szans nawet, kurde. Okej. Kolejny padł. I co teraz? Już chyba wszystkich unicestwiłem. Czy ktoś jeszcze został? Z tych kolorowych? Nie, no to chyba wszyscy są. Co teraz muszę zrobić? Ich bazę zniszczyć? Nie wiem, kurde. Zaraz będę musiał aż zobaczyć, kurczę, bo... Teraz tak wszystkich unicestwiłem i aż się dziwnie zrobiło. I chyba tak też uczynię, tak więc ZW, poczekajcie sekundkę. Dobra, jestem. I teraz tak, wygląda na to, że jeszcze ktoś nam tutaj został. Ale ja go namierzyć nie mogę. Więc prawdopodobnie się gdzieś skitrał. Bo misja nadal trwa. I to nie jest jeszcze ta misja, o której ja wam mówiłem, ta najdłuższa. Bo jeszcze to nie ta misja, ona będzie dopiero za chwilę. Kurde, no gdzie on jest? Fucking hell, gdzie on jest? A, tam jest, kurde. Proszę bardzo. Trzeba było, kurde, trochę poeksplorować mapkę, żeby zobaczyć, gdzie on dokładnie jest. No i się okazało, że jest tutaj, więc... Teraz będzie przed nami już ostatnia misja z 7. świata. I potem świat 8, czyli świat ostatni w całej grze. Możliwe, że dzisiaj nam się uda przejść całą grę, ale nie obiecuję, dlatego że nie wiem, czy będę w stanie przejść jeszcze 8 świat po tej misji. Bo tutaj musimy po prostu zabić wszystkich i wszystkie bazy zniszczyć, tak więc no trochę tego będzie do roboty. Może nawet będzie coś takiego, że w pewnym momencie ja zrobię montaż, czyli po prostu wam trochę tę misję przyspieszę, bo ona naprawdę może być naprawdę bardzo irytująca. Tak więc lecimy z koksem. Ostatnia misja w Rumble Jungle, tak? Rubber Jungle, przepraszam, nie Rumble, tylko Rubber Jungle. No i to jest po prostu unicestwi wszystkich, plus ich bazy, tak więc... ja pierdzielę, ale będzie mózgobicie teraz, ale będzie mózgobicie, jak nic. Masakra, kurczę, masakra. O, jejku, jejku, jejku. Kurde, aż musiało dojść do czegoś takiego. Dobra. Mamy tutaj, kurde, czerwonych... I zaczyna się, kurde, zaczyna się już. Skąd on, kurde, ma to? Skąd? Ja się pytam. Przecież ja nawet nic nie zdążyłem zrobić, a tam już do mnie przyleciał atakować mnie. O kurde, frajer już, widzicie, niewidzialny jest. No, i to jest właśnie to, jeżeli chodzi o tę misję. Dobra. Teraz idzie nam całkiem fajnie, przynajmniej tak mi się wydaje. No, nie tą broń chciałem zrobić, ale okej. O, to chciałem, lightning gun, dokładnie tak. Lecimy z koksem. Dobra, my sobie teraz poczekamy. O, widzę, że moja baza już jest atakowana, super. O to chodziło. Żeby trochę poprowokować tych dwóch pajaców. Nawet więcej jest ich, kurde. O, patrzcie teraz, jak żółtek obrywa. Trochę ich poprowokowaliśmy. Prowokacja musiałaby być teraz udana. Znaczy, wydaje mi się, że jest udana, ale trzeba by na pewno to tego, to już nie wiem. Oni teraz moją bazę atakują. Dobra. Chyba nawet wiem, jak ogarniemy tę misję, wiecie? Spójrzcie się teraz na mojego buddy. O, widzicie? Staje się on taki trochę niewidzialny. Co za tym idzie? Przeciwnicy mnie nie widzą. Czyli mogę sobie tak o tutaj chodzić i nic się nie stanie. Więc będziemy musieli teraz zrobić coś takiego, że troszeczkę bazy im tutaj poatakować i spadać w dół, żeby oni nas nie widzieli. I tak będziemy musieli całą misję robić. Ponieważ jeżeli będziemy robili sobie siupki w taki, a nie w inny sposób, no to oni po prostu nas zarżną, a nie chcemy chyba, żeby oni się tutaj przygotowali ładnie z arsenałem. Wiecie, o co chodzi, żeby się po prostu ulepszyli. Więc zrobimy tak, że po prostu po troszku będziemy im niszczyć bazę. No to niestety będzie trochę czasochłonna, ale nagroda jest z tego taka, że dostaniemy medal za tak, jakbyśmy bossa przeszli. Dobra, spadamy w dół i teraz uciekamy. Dawaj, 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 bądź niewidzialny. Dobra, widzimy nadal. Kurde. Muszę gdzieś uciec. O, tutaj mogę. No ale cóż, no w końcu musiała się prędzej czy później taka misja pojawić, która będzie nam zajmowała trochę czasu. Czyż nie? Chyba ta, no musiała się w końcu prędzej czy później pojawić taka misyjka. Dobra, jestem niewidzialny teraz. Super, świetnie. Woo! Sorki, że mój komentarz jest naprawdę taki biedny, ale po prostu tutaj, wiecie, chcę się bardzo skupić na tym teraz, co tutaj się dzieje. Bo chcę im jak najszybciej bazę rozpiździć. Przynajmniej tym zielonym, kurde. Dobra, jest! Woo! Udało się, ich baza została rozpiździona. Teraz możemy stąd spadać. I zaraz żółtych niszczyć. I pomarańczowych. Bazę. Pomarańczowi widzę, że mają mnie w dupie, więc... Dobrze, bardzo dobrze, to mi się podoba. A jednak nie mają mnie w dupie, bo któryś tam z sąsiadów przyszedł i chce mi uprzykrzyć życie. Myślałem, że kurde każdy przeciwko sobie tutaj ma wojnę. No ale widzę, że podwójne standardy nawet na wojnie tutaj kurde się pojawiały. Tak więc no nie dziwi mnie to wcale. Absolutnie mnie to nie dziwi. Dobra, jestem niewidzialny. Subcio. No co za frajer, kurde. Na szczęście jestem dalej niewidzialny, więc tyle dobrze. Oni sobie tutaj czołgi robią. No a niech se robią. Najważniejsze, że tych baza jest zniszczona, więc to tylko kwestia czasu. Aż kolejna padnie. Dobra, zlatujemy na dół. Ten pomarańczowy będzie nas teraz ścigał, jak nic. Dobra, najwidoczniej ma nas w dupie. A ten się tutaj zaklinował. Cóż, przykro mi. Chciałbym być niewidzialny. Dziękuję. Już gierka kurde mnie trochę strollowała. Bo mnie przez chwilę pokazała. A to mi się nie podoba, jak gra tak robi. O, dużo ammo, woo! Dawaj pomarańczowych, teraz tylko... Yes! Oh yeah! Dobrze! I teraz będziemy musieli żółtych zniszczyć bazę, a potem już pozostałymi się zajmujemy. Widzicie jaka to jest kurde posrana misja, długościowo. Zobaczmy, co z mojej bazy zostało, kurde. Niewiele zostało raczej, ale przynajmniej dużo skrzynek tutaj pospadało, więc to mnie się jak najbardziej podoba. Więc dobra, teraz żółtymi się zajmujemy. A raczej ich bazą, a potem pozostałymi. Myślę, że oni w międzyczasie sami siebie tutaj wyrżną, ale wiecie o co chodzi. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Widzę, że tak się bawimy. Okej, ja też mogę grać nieczysto, nie ma problemu. Możemy od dzisiaj grać nieczysto. Ja tu chciałem wojnę zrobić taką, kurde, że będziemy tutaj na fair play zasadach, ale widzę, że pozostali nie lubią grać fair play, więc ja również nie będę grał fair play od tego momentu. Dobra, jestem niewidzialny znowu. Teraz zniszczymy bazę żółtych, a potem robimy sobie, no nie wiem, kurde, cokolwiek, byleby po prostu pozostałych unicestwić. Chociaż to będzie trudne. Ale damy radę. My nie możemy się poddawać. Najwyżej po prostu mówię, zrobię po prostu wam jakiś montaż czy coś, bo no trzeba będzie po prostu się pozbyć tych wszystkich głąbów razem wziętych. Dawaj, 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 dawaj. Jesteśmy blisko. Kurde, najgorzej. Byliśmy tak blisko. Teraz trzeba sobie ammo uzupełnić, tak więc trzeba tego... Ojej! Zrobić jak najwięcej. Wy się tam naparzajcie, ja wam nie przeszkadzam w waszej wojnie. Ci się tutaj zablokowali w ogóle w mojej byłej bazie. Była i dlatego, że to już jest ruina, a nie baza. Zacznijmy od tego. No to ja widzę, że każdy się tutaj tak w taki sposób ten poblokował. Żółty też się tutaj poblokował w taki sposób. Ej, ale panowie, was jest dużo, a jeden czerwony was kurde jedzie na każdy możliwy sposób. Tak więc, nie wiem, proponuję się trochę ogarnąć. Co za kurde ubyka puściane, ja pierdzielę. Ta jest, pięknie. Woo! Elegancko, dobra, wszystkie bazy zostały zniszczone, teraz zajmujemy się przeciwnikami, tak więc... Możliwe, że będzie coś takiego, że ja wam tutaj zrobię timelapse. Tak więc bądźcie na to przygotowani, że będziecie mieli teraz przyspieszenie. Tak więc ja tutaj się zamykam, a wy posłuchajcie sobie teraz tego montażu, który dla was przygotowałem. Dlatego, że mówię, to jest tylko teraz będę musiał unicestwić pozostałych przeciwników. Nic szczególnego. Dobra, tak więc... Raz, dwa, trzy, wychodź ty! Moi drodzy, wróciłem z powrotem. Mamy już 1,5 godziny na nagraniu. Patrzcie teraz na to, co zrobimy. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem po krótkim, po trochę długawym montażu. Przyspieszeniu, timelapsie, whatever. Nie wiem, jak chcemy sobie to nazwać. I teraz tak. Jest jedna rzecz, którą chcę ogarnąć. To mamy Super Crate'a. I ja widziałem, że my możemy zmienić się w wybuchającą beczkę. Tylko że pytanie, czy ja będę mógł z tej beczki wyjść. To jest dobre pytanie. Nie, nie będę mógł wyjść, dobra. Czyli musimy normalnie atakować teraz czołgi pozostałych tutaj. Musimy naprawdę uważać, musimy naprawdę oszczędzać HP, bo to się po prostu źle skończy. Ta misja jest sama, widzicie, kurde, jak jest długa. Ja pierdzielę, normalnie 7. odcinek to chyba będzie najdłuższy ze wszystkich. Bo to jest ostatnia misja z 7. świata, czyli 8. odcinek to będzie już ostatni odcinek z tej serii i zarazem ostatni świat, tak więc no będziemy mieli całe Team Buddies zrobione powiedzmy na 100%, no można by powiedzieć, że na takie 100% zrobione. Co prawda nie zrobiłem tutaj wszystkich złotych medali, ale tak jak już mówiłem, to są rzeczy do multiplayera, które mnie za bardzo nie obchodzą, dlatego że nie będę grał raczej z nikim teraz na multiplayerze z tego emulatora. Dobra, patrzcie jak po kolei żółci padają. 3 już padło naraz. Teraz tylko sami pomarańczowi zostali. I będzie koniec tej zasranej misji. Kurczę, jedna z najgorszych i najdłuższych misji zarazem. No, wszyscy po kolei tutaj leżą. A tam pomarańczowy został. A, jeszcze jeden żółty został. A może 2 żółtych? Nie, mam nadzieję, że tylko 1, bo kurde, jeżeli 2 to się po prostu zastrzelę normalnie. Czego bardzo nie chcę robić, ale wiecie o co chodzi, po prostu w grze się zastrzelę. Dobra, idziemy tam, kurde. Idziemy rozpierdzielić, kurde, tych żółtych, pomarańczowych, czy nie wiem jak oni tam mają. I lecimy, kurde, z koksem, ty żółty frajerze, kurde, ty. No chodź tu głąbie, no co, taki kurde kozak byłeś w czołgu? A co, raptem teraz co, już nie jest ci do śmiechu, jak ja tu podchodzę z tym paralizatorem i cię cisnę? O, teraz raptem ucieka, kurde, bohater wielki się znalazł. No spokojnie, ja sobie HP do tego czasu nadrobię, ten nie będzie mógł nawet sobie czegokolwiek nadrobić, bo jego baza została zniszczona, tak więc tyle se będzie mógł co jedynie podłubać w nosie. To jest jedyne, co on będzie mógł zrobić w tym wypadku. Ale zaraz go pociśniemy. To tylko kwestia paru chwil. A to nawet tego nie mogę pocisnąć. Szkoda. Może zaraz te super crate'y się pojawią. Kurde, zaskoczył mnie. Nie spodziewałem się tego. O, teraz raptem uciekasz, cykorze. No, kurde, widzicie? Patrzcie jak został pociśnięty. Mam nadzieję, że to były wszystkie żółte. Że już żadnego żółtego tutaj nie spotkamy. Nie mam już czołgu. O kurde, czołgiem rozwaliłem. Dalej, gdzie oni teraz są? A, tu jest jeden z nich. Proszę bardzo. Co za idiota. Jeszcze jeden został. A, tam u góry. Się sprzedał. Sprzedałeś się, frajerze. Jezus Maria, o ja pierdzielę. Na szczęście ta misja już dobiegła końca. Jezus Maria. Autentycznie mnie wymęczyła ta misja. Zobaczcie w ogóle, jaki medal żeśmy dostali. Złoty, kurde, i całe szczęście, bo gdybym dostał srebrny, to bym się obraził na tę grę. Dosłownie.